Dawno nie nagrywałam, albo przynajmniej tak może się wydawać, dlatego że nie publikowałam wideo, bo nagrywałam warsztaty. Warsztaty Kobieta Świadoma, Kobietą Spełnioną, które zorganizowałam razem z Katarzyną Brzychce, tą z Emigracja jest Kobietą. I właśnie skończyłyśmy ostatnie spotkanie i chyba najbardziej to, co czuję, to taki żal, dlatego że coś się zamknęło, ale jednocześnie jak zamykałam nasz ostatni warsztat taką intencją, przyszła do mnie taka wiadomość, jak niesamowita odpowiedzialność spoczywa na kobietach, które budzą się, które stają się kobietami świadomymi. To jest odpowiedzialność dlatego, że powstaje taka sieć, łączymy się. Ja myślę, że kobiety zawsze zajmowały się tkactwem, łączyły networking, net, online, pajęczyce, wiedźmy. I myślę, że to, co się teraz dzieje i ten cały ruch kobiet świadomych, to jest bardzo duża odpowiedzialność i teraz wykorzystujemy inne łącza, inną sieć. I dlatego stworzymy taką grupę kobiet świadomych na Facebooku, żeby było wygodnie, gdzie będziemy wspierać działania. Tam będzie dużo rzeczy takich serducha i dobra energia. Potrzebujemy zrobić bezpieczne miejsce, gdzie nie będzie krytykowania, krytykanstwa, tylko chcemy stworzyć sieć wsparcia, bo tego najbardziej potrzebujemy. Bo kobieta świadoma, kobieta spełniona, która realizuje swoje założenia finansowe przez kreowanie swojego biznesu, jest narażona na bardzo dużo bodźców negatywnych. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ma coś do powiedzenia. To takie polskie, takie babskie. I dlatego dla osób, które skończyły, tak jak ten warsztat, który właśnie teraz zamknęłyśmy, będzie specjalna grupa takich kobiet, które przeżyły z nami wspólnie czas, ale też zrobimy grupę otwartą dla wszystkich, żeby pokazać, być tym światełkiem w tunelu, być tym zaczątkiem, tym atomem, jak to Agnieszka powiedziała, jedna z uczestniczek tego warsztatu. Ten atom, bardzo mi się podoba ten atom. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam wrażenie, że to będzie, to jest piękny ruch. To jest piękny ruch i ta odpowiedzialność, która na nas spoczywa. To jest jak w tym filmie Matrix. Raz wybierzesz tą pigułkę, nie ma powrotu. To jest duża odpowiedzialność. W momencie, kiedy się budzimy i właściwie naszą największą odpowiedzialnością jest to, żeby kochać siebie. Dlaczego? Dlatego, że jak kochamy siebie, to kochamy mocniej innych. O tym też mówiłam, o tym też uczyłam, że bezkompromisowym, kompletnie egocentrycznym samolubieniu się, samopokochaniu się, zakochaj się w sobie. A we wrześniu zaczynamy nową edycję. Tym razem będziemy mieć intensywny kurs i mało tego, też będziemy mieć miesięczny kurs. W związku z tym, jeżeli jesteś gotowa podjąć tę ciężką bitwę samą ze sobą i tą odpowiedzialność, nie boisz się tej odpowiedzialności, chcesz stać się kobietą świadomą albo kobietą jeszcze bardziej świadomą, to zapraszamy Cię. Więcej informacji już wkrótce. Pa moje kochane. Wszystkiego najlepszego. To była ja, Paulina Palian.